do tych spektakli nie napisałem. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, Markowi Boacie, znakomitemu artyście jazzowemu, towarzyszyli przyjaciele z Lochu Kamelot. Adrianna Bujak, Wasia Stępniak-Wilk, Sylwia Garbowicz, Jagoda Madej, Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom. Wieczór jest przed nami długi. O 20:30 spotykamy się na Kazimierzu i tam obejrzycie Państwo znakomity spektakl według reżyserii Leny Szurmiej, Blask. Przyjechali artyści z Lublina, z Warszawy, z Wrocławia. 16-osobowy zespół zagra i zaśpiewa Państwa od serca. To wszystko dla Kiki. Tak jak powiedziałem, Kika po norwesku to Kazimierz.
Kazia. Kochajmy Kazimierz, kochajmy Kazię, kochajmy artystę. Powtarzam się, to już ktoś powiedział wcześniej. Drodzy Państwo, jeżeli żadni jesteście jeszcze wzruszeń muzycznych, to może Marek pokaże, że potrafi rzeczywiście śpiewać dobrze jazz. Zmusimy go? Tak. Numer taki bardziej walentynkowy. To też będzie taka bardziej kościelowa może, ale w innym znaczeniu zupełnie. Chociaż, mam jeszcze jedno, może panie Karolski, znaczy, czy może być między popem a jazzem? Może bardziej z popem. Bardziej jazz. Dobrze. Ale bardziej jazz. To mniej z popem, bardziej z tym jazzem. Tak. No dobra. Z popami nie bardzo mamy poukładane. Chwileczkę, musi się minidysk załadować. To może My Funny Valentine. Może być taki standard? My Funny Valentine. Taki był. Spróbujmy. Thank you.
Czas mamy genialny, bo jest 8:20. A, jest tak.